Bardzo wiele osób nam, może nie tyle wiele, ale takich osób, które zajmują się tymi social mediami, tak, że powinnyśmy iść dalej, nie poprzestawać tylko na książce, żebyśmy powinny też wejść w nowe jakby te przestrzenie takie medialne. Natomiast chyba ta książka i druk jest mimo wszystkich nowoczesności ponadczasowy i na pewno tego musimy pilnować jako dziedzictwa pozostawionego przez założyciela. Staramy się o to, żeby mimo, że to jest, ktoś powiem, że archaiczne książka dla niektórych, to jednak ubogacać ją, troszcząc się o właściwą tematykę poruszaną, to co dzisiejszego człowieka interesuje, a przede wszystkim w tych zainteresowaniach też dawać odpowiedzi na sprawy takie duchowe. Ksiądz Ignacy zaczyna od dzieł charytatywnych. Czasy zaborów, bo urodził się podczas zaborów, pod koniec wieku XIX. Czasy zaborów wymusiły jakby pracę charytatywną. Jego wielką troską były dzieci biedne, które nie miały wykształcenia, nie miały co jeść, nie miały rodziców, błąkały się po ulicach, więc zakładał sierocińce, ochronki, w których chciał, żeby dzieci uczyły się języka polskiego. Miał wystarczającą pracę, jeszcze był kapłanem normalnie w parafii, więc oddawał wszystkie te ośrodki biednym, no ale te ośrodki zaczynały, pomimo tego, że miał też dobrych ludzi, którzy pomagali finansowo, to jednak to wszystko jakoś tam kulało. Więc wymyślił, że zacznie drukować książki, broszury. Te broszury będą jakoś tam kształciły ludzi, ale będą zarabiały na te ośrodki charytatywne. I okazało się, że to drukowanie książek to była jego największa miłość. Jego biurko, maszyna do pisania, telefon, przyrządy, takie zwyczajne biurowe, zdjęcia rodzinne, rodzice, którzy pochodzili, zwłaszcza jego mama, pochodziła ze szlachty zubożałej, byli bardzo patriotyczni, byli bardzo religijni, dobrzy ludzie, którzy pochodzili spod Drohiczyna i wychowali księdza Ignacego i jego siostrę, która bardzo szybko, wcześniej, we wczesnym wieku zmarła. Wychowali właśnie w takim duchu patriotyzmu i wielkiej miłości do Pana Boga. Są postacie, z którymi się znał, z którymi się spotykał. Tutaj akurat są jego koledzy z gimnazjum, spotkali się na takim spotkaniu. Nie tylko dzisiaj są modne spotkania, ale absolwentów. Tutaj też właśnie ksiądz Ignacy jest w towarzystwie swoich kolegów. I dlaczego to zdjęcie jest takie istotne? Dlatego, że wśród tych siedzących tu absolwentów jest również sługa Boży, biskup Adam Przelążek. Czyli w tamtych czasach tych świętych obcujących między sobą było wielu. Między innymi też jest takie wspomnienie jednej z naszych już zmarłych sióstr, że kiedyś jak ona pracowała na plebanii z księdzem Ignacym, to któregoś razu przyszedł taki franciszkanin do niego. Taki człowiek, taki duchowy bardzo. I oni bardzo długo ze sobą rozmawiali. Potem ksiądz Ignacy mi powiedział, ojciec mi powiedział, siostra powiedziała, że ten ojciec franciszkanin to ojciec Maksymilian i on bardzo chce założyć drukarnię w Niepokalanowie. I pytał się, jak to zrobić, skąd maszyny i w ogóle o takie rzeczy pytał. Więc ci święci ze sobą obcują po prostu. Nawet my sobie z tego nie zdajemy sprawy, a właśnie spotykali się i radzili się jeden drugiego, jak rozwijać dzieła Boże. To są jego pierwsze druki.
książki, broszury. Tak jak powiedziałam na początku, on wcale nie miał zamiaru, żeby ludzi męczyć grubymi książkami i wydawać Bóg wie jakie księgi mądre. On chciał, żeby z początku, żeby jego broszury zarabiały na dzieła charytatywne. Żeby były takim dobrym słowem dla ludzi, które będzie kształtowało. Ale zdawał sobie sprawę, że tych jego książek nie będą kupowali sami bogaci ludzie. Zresztą kto był w tamtych czasach bogaty? Ludzi było kilkoro, ale reszta to była bieda. Jeśli nie umieli za bardzo czytać albo nie zajmowali się czytaniem, to kto by przeczytał taką drugą książkę? No nikt. Tyle tytułów. Jeden człowiek. Mała drukarnia. No, na tamte czasy, nie tak jak dzisiaj, że się ileś tam tysięcy drukuje na godzinę, tylko to naprawdę było mozolne. I tutaj są tygodniki, miesięczniki i dzienniki. Cała część techniczna, czyli zecernia, drukarnia w takim mikro wydaniu ze zdjęciami, niektóre sprzęty. Wszystkie te sprzęty, które tutaj są, no gdyby były trochę skonserwowane bardziej może, chociaż ta maszyna nie. Ta maszyna normalnie gdyby była podłączona do działa, gorzej z internetem może, ale pewnie też nie byłoby dużego problemu. Wszystkie te maszyny były używane przez siostry. Ta maszyna, maszyna drukarska, przez długi czas służyła siostrom. Nazywana była przez siostry babcia. Teraz jak sobie spojrzymy tutaj na ten cały studiu drukarski jakby i zobaczymy, tutaj są pojedyncze strony, które są ułożone z czcionek. Czym były narzędzia sióstr? Do narzędzi pracy codziennej należą młotek, śrubokręt, klucz. I takie różne inne rzeczy. I to trzeba było umieć nad tym pracować, tak? I dokręcić to, żeby się to nie ruszało, nie fruwało, bo wiadomo, co by się stało, gdyby się to poruszyło. I nosić to, i dźwigać, i kombinować z tym, jak to zrobić, żeby to było równo. I pracować na tej maszynie. To siostry przychodziły do zgromadzenia i żadna nie miała takiej wiedzy. Wszystkie się uczyły jedna od drugiej. I tak jak widać tutaj na tych zdjęciach dookoła, to po prostu siostry pracowały wspólnie. Tutaj mamy kaszty nasze zecerskie. Tu na jednym ze zdjęć widać, jak wyglądała zecernia. To było takie pomieszczenie, w którym było tych stołów, tych kaszt było całe mnóstwo. Kaszta zecerska miała szuflady. Tutaj akurat jest taka, ale tu jest taka z szufladami. Każda kaszta zecerska miała ileś tam szuflad, ta szuflada była tu włożona. Szuflady się otwierało, każda z szuflad miała wygląd swój odpowiedni, czyli ten układ trzeba było, tak jak mówiłam, znać na pamięć, tak? Ale w każdej szufladzie była inna czcionka i tutaj są na przykład podpisane Pułtawski 36 punktów, Pułtawski 28 punktów, 20 punktów i tak dalej. Tam jakieś były jeszcze inne rzeczy, prawda, jakieś odstępy, klawisze, jakieś cuda. I to wszystko trzeba było znać na pamięć. Natomiast całe te strony, które tutaj widzimy, to jest strona. Taka strona waży około 2-3 kg. Bo to jest ołów. Taką stronę drukowało się, byłem już głupio mówiąc, układało się z tych czcionek w intertypie. Siostra siadała przy tym intertypie, pisała tam na tej klawiaturze. Tutaj z tyłu jest pociąg taki piec, w którym było rozgrzane był bardzo wysoką temperaturę. To jest taka sztaba metalu, ołowiu, ciężka, jak nie wiem. Ona się tam ustapiała. A tu są kasety z matrycami czcionek. Siostra tu siadała i pisała sobie tekst. Jeden wers. Ten wers z tych matryc, te matryce spadały tutaj, układały się tak, jak to było napisane tu na klawiaturze. I z tej matrycy odlewały się czcionki. Te czcionki układały się w werset, no i se spadały, prawda, na tę półkę tutaj, o tą szyną, tak?
tu się układała strona, jak ta strona już była w całości, to trzeba ją było zawiązać sznurkiem, położyć na taką tekturkę właśnie, położyć do korekty. I tu jest korekta. Tu jest położone do korekty, wałek, farba. Zmarnowało się wałek farbą, potem się zmarnowało to tutaj. Trzeba było położyć na tę kartkę. Ładnie. I teraz tym ponad 100-kilowym wałkiem przejechać, żeby sprawdzić korektę. Siostry czytały, czy tutaj jest wszystko dobrze, czy są odstępy, przecinki, czy nie ma błędów, czy nie ma wersów wychodnich, czy jakichś innych, prawda, wisielców. Jeśli było dobrze, to łaska boska, ale jak nie było dobrze, no to trzeba było tą korektę nanieść, czyli zrobić od początku tamtą pracę. Jakby dla mnie to poczucie chyba tej misji, tak? Że to idzie do ludzi, ludzie się modlą. Ja się sama też trochę przez książkę nauczyłam, przez czytanie takich katolickich książek, więc chyba to bardzo.
jak pamiętacie, ta stara maszyna, która miała te ołowiane czcionki poukładane w 16 stron, to tak właśnie to, tylko to już jest wydrukowane. Nic się nie zmieniło od tamtego czasu, jeśli chodzi o samą technikę, tak? W sensie taką, no jak to wszystko ma wyglądać, że te kartki w dalszym ciągu są 16 stronami, te składki, i nic się to nie zmieniło pod tym względem. Czyli z jednej i z drugiej strony jest po 8 stron, to się wszystko składa. I teraz jak to się składa? To są właśnie maszyny tutaj, te, które mamy obok. To są maszyny tak zwane felcerki, maszyny, które składają arkusz na składkę drukarską. Papier układa się na stole, te ssawki, które tam są, pociągają papier i posyłają go tutaj, ten papier przechodzi do kaset i kasety łamią papier, perforują brzegi, które będą złamane, żeby łatwiej wychodziło z nich powietrze, składają je na kilka części i wychodzi gotowa składka na końcu. To jest maszyna zbierająca. Te numerki to są kolejne stanowiska, kolejne kartusze. Tutaj maszyna jest na 12 stanowisk, czyli na 12 arkuszy. Ale wiadomo, że czasami książka ma stron 156 czy tam ileś i tych arkuszy jest więcej niż 12. Co wtedy? No właśnie, tu mamy taką książkę, pozycję Maryja Niepokalana. To jest dzieło życia księdza Dolindo. Część druga, tych części jest 3 w sumie. Część druga akurat nie jest może najgrubsza, ale jest na tyle gruba, że trzeba to zrobić razy 2. Czyli ma więcej niż 12 arkuszy. Całą taką książkę zebraną trzeba uszyć. To jest maszyna do szycia na nici książek. Arkusze nie zszyte, czyli w takiej formie. Jeszcze nie obcięte, bo to wszystko jeszcze jest tak zszyte. W takiej formie nieobciętej i nie zszytej wkłada się tutaj grzbietem w dół. Maszyna pobiera każdy arkusz osobno, przechodzi przez tę krótką drogę i tam są igły, które robią tutaj dziury w grzbiecie i szyją po prostu. Szyją, wychodzi powoli tutaj w sposób domowy. Podstawiły, żeby się nie przewróciła, bo to jest duża pozycja, która się gnie i przewraca. Ale tutaj maszyna szyje na nici i po prostu obcina każdy arkusz, każdą książkę osobno obcina i wychodzi już gotowa książka. Z tym, że ta książka jeszcze ma w sobie dużo powietrza i to powietrze trzeba wypuścić stąd. Więc jak się już poukłada zszyte książki, to tą paletę trzeba będzie przełożyć tutaj do prasy. To wszystko sprasować tak, żeby grzbiety były bardzo dobrze sprasowane i żeby między kartkami absolutnie nie było powietrza. Taka okleina jest normalnie na papierze drukowana, jest tak jak mówiłam, albo jest lakierem, albo folią matową obciągnięta. Jeśli już jest w całości przygotowana taka, jak ma być, lakierowana, jakieś tam zdobienia czy coś, to już jest gotowe do zrobienia. I wtedy się robi twardą oprawę. Trzeba to wcześniej oczywiście zaprojektować, ile to ma mieć centymetrów grubości i wielkości. I wtedy już można zrobić. I pan tutaj się zajmuje tym, żeby to wyglądało tak, jak ma wyglądać. Thank you.
książka jest chlebem dla duszy. Niech siostry dzielą się tym chlebem z innymi.